Cześć, przed Wami kolejny odcinek z naszego cyklu Meblorady, kolejny już poświęcony kolekcji Rustyk. Dzisiaj Rustyk w aranżacji typowo wiejskiej, rustykalnej, sielskiej, takiej, której już poniekąd znacie, ale mam nadzieję, że zobaczycie też coś nowego, coś, co Was zainspiruje. I przypominam Wam, że to kolejny odcinek z całego cyklu poświęconemu tej kolekcji. W kolejnych odcinkach zobaczycie jeszcze inne odsłony, jeszcze inne wydania. Dzisiaj zapraszam Was na wieś. Dodatki, dekoracje mam już tutaj skompletowane, więc zaczynamy. Zaczniemy sobie od łóżka. Tutaj, jak widzicie, przyniosłam sporo pościeli. Tak jak to było w dawnych wiejskich polskich chatach, tej pościeli będziemy mieć dużo. Ułożymy sobie dużo poduch. Mamy poduszki białe, tak jak robiły to nasze babcie. Mamy takie fajne poduszki w kwiatowy wzór. One będą naszym kolejnym tutaj piętrem poduchowym. I do tego taki akcent plecione, mięsiste poduszki, które kiedyś Wam już pokazywałam. Zarzucimy sobie je tu. Narzuta za moment, ale najpierw kołdra. Kołdry mam dwie. Na razie jedną sobie mogę odłożyć. Ona jest dwustronna, ale my wybierzemy wiejsko, czyli wybierzemy kwiaty. Mogłam ją w sumie tutaj zawinąć pod te poduchy, ale tak też myślę, że będzie ładnie. Tą kołdrę sobie na razie odkładam. A wystarczy nam ta jedna, ja tutaj jeszcze ją zawinę, tak jak to robiła moja babcia. Moja babcia, ścieląc łóżko, zawsze bardzo dbała o to, żeby wszystko było równiutko, żeby było wszystko wygładzone, więc ja się też będę starać tak robić. Nie gwarantuję, że mi to wyjdzie tak ładnie, ale zobaczymy. Jeszcze tutaj, o, tu i okej. Łóżko chyba mamy załatwione. Idziemy dalej. Tutaj na komodzie położyłam sobie taki kosz z wełną do ręcznych robótek. Typowo wiejski, sielski akcent. A, narzuta. Jeszcze do kompletu, do poduszek mamy narzutę. Ja ją sobie tutaj rzucę tak dość lekko. Ona też jest taka fajna, dosyć mięsista, dosyć ciężka. Będzie fajnie nam ożywiała w ogóle całą aranżację. Ten kolor fajnie się komponuje z kolorem mebli z kolekcji Rustyk. Fajnie właśnie je ożywia. Ok. No, chyba tak jest nawet lepiej. Łóżko jest w porządku. Idziemy dalej. Mam tutaj takie fajne, duże butle. One wyglądają jak takie butelki na mleko, które dawniej były powystawiane na wsiach. I ja te butelki ustawię na parapecie. One są wszystkie jednakowej wielkości. Można je wykorzystać też jako wazony, wstawić świeże kwiaty, wstawić trochę zieleni. To też będzie fajnie, ciekawie wyglądało, będzie fajnie ożywiało też tą aranżację. I jeszcze jedną postawię sobie na razie tu. Podstawka pleciona, słomiana. Ja wykorzystam ją w ten sposób, że daję ją na szafkę nocną i na szafce nocnej jako alternatywę lampki użyję świec. Mam kilka świec w różnych rozmiarach. Ja sobie je tu poustawiam i to też będzie dawało fajny klimat. O, i jeszcze małe. Dobra. Tą butelkę od razu przestawimy. Mamy świecę jako alternatywa lampki nocnej. Jeszcze wróćmy na chwilę do komody.
Tam ustawię ten lampion i moja ulubiona dekoracja, którą część z Was pewnie zna, czyli koń na biegunach. On jest taki postarzany, też wygląda jak po prostu coś znalezionego u babci na strychu. Jeszcze tutaj mam dwa typowo właśnie rustykalne wiejskie wazony. Myślę, że jeden z nich może powędrować na parapet, a drugi będzie na komodzie. Chyba tu będzie ok. Został nam samotny zielony kwiatek. Postawimy go tu. Na łóżko jeszcze sobie rzucimy śniadanie. Na takiej fajnej też drewnianej, rustykalnej tacy. Tu jeszcze mam taki fajny wiejski akcent, czyli kosze wiklinowe. Ja mam komplet trzech koszy. I tak, dwa z nich ustawimy sobie przy łóżku. Tutaj możecie trzymać poduszki, możecie trzymać jakieś dodatki, a jeden tutaj zapełni nam pustą przestrzeń. Ok, rustyk w aranżacji wiejsko-sielskiej gotowy. Wydaje mi się, że jest fajnie, wydaje mi się, że jest żywo. Napiszcie, co Wy sądzicie na ten temat, jak Wam się taka stylizacja podoba, co byście tu ewentualnie zmienili. Czekam na Wasze komentarze. Na dziś to już wszystko. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję Wam za to, że byliście ze mną tutaj na tej wsi. W kolejnym odcinku zaproszę Was w podróż do miasta. Będzie bardziej nowocześnie, ale dziś nie zdradzam Wam więcej szczegółów. Śledźcie nasz kanał i oglądajcie kolejne odcinki. Do zobaczenia!